przed nami wielki bój, bo sam rząd nie wystarczy. Aby można było realizować wszystkie postulaty programowe, które towarzyszyły koalicji 15 października, musi być ten pas transmisyjny pomiędzy władzą centralną i władzą samorządową. Samorząd dla nas ludowców to niezwykle ważna sprawa, niezwykle ważna rzecz. To nie tylko władza pierwszego kontaktu, to nie tylko służba naszym małym ojczyznom, obywatelom mieszkającym w tych ojczyznach. To nie tylko coś, co jest najważniejsze, co wynika także z DNA Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli budowanie wspólnoty, ale to przede wszystkim filozofia funkcjonowania państwa jako takiego. 42 dni i 20 godzin. Tyle zostało do 7 kwietnia, do momentu, kiedy rozpoczną się wybory, kiedy zdecydujemy o tym, jak będą wyglądały nasze małe ojczyzny. Zdecydujemy o tym, jak będą się dalej rozwijały gminy, powiaty i województwa. To będzie bardzo ważna decyzja. 5 okręgów, z których zostaną wybrane 23 osoby do Rady Powiatu. Rady Powiatu, która będzie w najbliższych 5 latach pracowała na rzecz rozwoju naszego samorządu. Okręg pierwszy obejmujący gminy Brudzeń, jak również Stara Biała. To nasza drużyna z tego terenu. Zapraszam osoby, które znajdują się na liście z tego okręgu. Zapraszam do mnie na scenę przewodniczącego Rady Powiatu, legendę samorządu powiatowego, Lecha Dąbrowskiego, numer 1 na liście. Zapraszamy. Lechu, zapraszamy do nas na scenę. Zapraszamy osobę, która zajmuje drugie miejsce na liście, na tej liście w tym okręgu. Rafał Nowak, rolnik, przedsiębiorca, samorządowiec, radny gminy Brudzeń. Osoba numer 3, kierownik wojewódzkiej stacji pogotowia, Marzena Martynowska. Numer 4 na naszej liście w tym okręgu, Edyta Trojanowska, ośrodek doradztwa rolniczego. Numer 5, Joanna Wielomska, rolnik przedsiębiorca. Witamy bardzo serdecznie. I numer 6, Przemysław Cybulski, przedsiębiorca. Zapraszamy. Kochani, to jest nasza drużyna, drużyna trzeciej drogi w okręgu Brudzeń Stara Biała. Wielkie brawa. Okręg numer 2, obejmujący gminy Bielsk, Drobin i Staroźreby. Zapraszamy naszą jedynkę na tej liście, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Wojak. Osoba zajmująca drugie miejsce, burmistrz miasta i gminy Drobin Krzysztof Wielec. Osoba zajmująca trzecie miejsce, Bogdan Banaszczak, kierownik biura wojewody. Osoba numer 4, Tomasz Duda, wieloletni radny powiatu polskiego. Piątka, Bogusz Jankowski. Miejsce numer 6, Aneta Kruk. I miejsce numer 7, Małgorzata Klekowicka, wieloletni dyrektor Domu Pomocy Społecznej Głośnica. Kochani, to jest nasza drużyna z tego okręgu, drużyna trzeciej drogi do najbliższych wyborów. Wielkie brawa! Okręg numer 3. No właśnie, to taki najbliższy mi trochę okręg, obejmujący gminy Słupno i Radzanowo. Zapraszamy osoby, które kandydują z tego okręgu. Miejsce numer 6, Ewa Rutecka. Zapraszamy. Miejsce numer 5, Aneta Rutkowska. Miejsce numer 4, legenda naszego samorządu powiatowego, Stefan Jakubowski. Miejsce numer 3, Paweł Jakubowski, wieloletni radny powiatu płockiego. Miejsce numer 2, Iza Tomaszewska, radna powiatu płockiego, związana z oświatą od wielu, wielu lat. Kochani, i
Akurat mojej osobie przypadł ten zaszczyt, aby właśnie w tym okręgu otwierać naszą listę. To jest nasza drużyna z terenu Słupna i Radzanowa. Witamy serdecznie, zostańcie z nami, kochani, na scenie. Okręg numer 4. Okręg numer 4 obejmujący gminy Mała Wiś, Wyszogród, Bulkowo i Bodzanów. Zapraszamy osobę, która zajmuje pierwsze miejsce na tej liście. Karolina Koper, dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji. Brawo, Karolina. Miejsce numer 2, Andrzej Grzelak. Miejsce numer 3, Apolinary Gruszczyński. Miejsce numer 4, Marysia Pieniek, prezes Fundacji imienia Mariusza Pieńka. Witamy Cię, Marysiu, z nami. Miejsce numer 5, Paweł Różański. Miejsce numer 6, Elżbieta Ania Jachimiak, radna powiatu polskiego. Witamy bardzo serdecznie. I miejsce numer 7, Bogdan Matczak, który miał być dzisiaj z nami i jest. Brawo! Pomimo tego, że praktycznie codziennie jest zaangażowany w protesty rolnicze. Jest to człowiek, który ze świętej pamięci Andrzejem Leperem wiele lat temu organizował pierwsze z protestów. Witamy Cię, Bogdan, z nami. Kochani, to nasza drużyna w tym okręgu, drużyna trzeciej drogi, drużyna, która przyniesie zwycięstwo. Moi drodzy, przechodzimy do ostatniego okręgu. Okręg numer 5 w powiecie płockim. Dla nas zawiślański, ale myślę, że mieszkańcy gminy Nowy Duninów, mieszkańcy gminy Łąsk, Gobina, Słubic i patrzący tu na mnie Tomasz Kominek mają trochę inne zdanie. Kochani, zapraszamy naszych liderów właśnie z tego okręgu. Miejsce numer 1, Ewa Kowalak, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Miejsce numer 2, Tomasz Sierocki, radny gminy Łąsk. Miejsce numer 3, Marta Michalak, radna powiatu płockiego. Miejsce numer 4, Joanna Matuszewska, zapraszamy bardzo serdecznie. Miejsce numer 5, Sylwester Szymański, działacz sportowy z terenu gminy Łąsk. I miejsce numer 7, Michał Dunicki. Zapraszamy do nas na scenę. A już dostałem informację, że Michał jechał do nas, ale z racji tego, że jest druhem strażakiem, miał wezwanie, pojechał na akcję. Kochani, to jest nasza drużyna z tego okręgu, drużyna trzeciej drogi. Wielkie brawa. Dziękuję. Brawo. Panie starosto, przed chwilą dokonał pan prezentacji drużyny kandydatów do powiatu płockiego, do Rady Powiatu, na stanowiska wójtów, burmistrzów. Jak ocenia pan tę drużynę? Ja uważam, że jest to bardzo dobra drużyna. Drużyna, która ma dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o rozwój ziemi płockiej, ponieważ sam skład tej drużyny to potwierdza. Są osoby związane zarówno z Polskim Stronnictwem Ludowym, z ugrupowaniem Szymona Hołowni, ale tak naprawdę są społecznicy, samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, czyli jak najlepszy przekrój naszego społeczeństwa. Osoby, które będą wspaniale pracowały na rzecz naszych mieszkańców, bo samorząd to ludzie i to jest najważniejsze. Kampania wyborcza samorządowa jest wyjątkowo krótka w tym roku. Jaki macie na nią pomysł? Dokładnie. Zostało już tylko kilkadziesiąt dni do tego finału, czyli do 7 kwietnia. Będzie to na pewno bardzo dynamiczna kampania, czyli wiele spotkań z mieszkańcami, rozmów, które będą z jednej strony okazją do przedstawienia programu, a mamy program naprawdę potwierdzający to, że powiat płocki będzie się rozwijał. Jest dużo pomysłów na to bardzo dobrych, ale z drugiej strony właśnie ta kampania i spotkania z mieszkańcami to oczywiście inspiracja dla nas, dla samorządowców, bo tam jest wiele pomysłów, wiele różnego rodzaju kwestii poruszanych, które pomogą nam potem, aby jak najskuteczniej pracować na rzecz drugiego człowieka.
Samorząd to ludzie. Jakim kluczem kierowaliście się, żeby wybrać tych najlepszych kandydatów? No właśnie, to ja powiem tak. Klucz był taki. Są to najlepsi liderzy z terenu powiatu płockiego. Jest też dużo liderek, bo uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Są osoby aktywne, bardzo energiczne, które mają dużo do wniesienia i do zaproponowania, jeżeli chodzi o rozwój ziemi płockiej. Ale tak naprawdę to, co było dla mnie bardzo ważne, aby to były jak najlepsze przedstawicielki i przedstawiciele naszego społeczeństwa. Osoby, które są w stanie bardzo dobrze, mocno, aktywnie pracować na rzecz swoich lokalnych środowisk.